Hello, Maz z tej strony, witam was już w moim kolejnym materiale z gry Team Fortress 2, w którym będziemy wypełniać misję. Tak więc zobaczmy, co Miss Pauling ma dla nas w tym tygodniu. Widzę, że mamy kontrakt na Snowplow. Wiecie co? Ja byłem przekonany, że to będzie kontrakt na Snowplow, ponieważ ostatnio nie mam kompletnie ochoty grać na tej mapie, a z jakiegoś powodu zawsze, kiedy dałem play multiplayer i wybierałem play now, to z jakiegoś powodu serwery zawsze przez ostatni tydzień znajdowały mi Snowplow, więc dla mnie to było oczywiste, że dzisiaj będziemy grać na tej mapie i wypełniać tamtejsze kontrakty. Tak więc do zobaczenia na miejscu. Zapowiada się super materiał po prostu. Dobrze więc, tak więc jak widzicie, mamy dość sporo rzeczy do zrobienia. Po pierwsze zdobywać punkty, po drugie bronić naszych punktów, po trzecie wygrywać rundy, więc... Pierwszy punkt, czyli zdobywać punkty, może nie będzie taki trudny do zrobienia. Chociaż zobaczymy. Mam własnego medyka, to dobrze już. Ledwo wbiłem na ten serwer, tak więc to już jest dobry znak, że już zabijam dwóch graczy, ledwo wbijając na serwer. Więc zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Pozwolę im podejść troszkę bliżej. Nie, wycofaj się medyk, wycofaj się, wycofaj. W razie czego rzucę ci tutaj kanapkę. No i zobaczymy, co nam tutaj przyjdzie pokonać. Na razie nikt nie chce zajść tutaj, może i słusznie dla nich. Dobra, im więcej tutaj ludzi przyjdzie, tym więcej ja zabiję, tym więcej punktów zdobędę. O, tutaj Heavy już czeka na nas. Chodź, medyku. Ten żołnierz chyba do końca nie wie, co robić. Ten pyro mnie jara, drugi pyro mnie jara. What the fuck is going on here? Zaraz tutaj załatwimy tego Heavy'ego i scouta od tylca. Nie, żadnych podtekstów. Dajmy kanapkę. Jesus. Ty, nawet niezły początek, tak? Żołnierzu, rozwalaj się o mnie. Dzięki, stary. No i powiem szczerze, że lepszy jest to początek niż wcześniejszego materiału, ponieważ jak dobrze pamiętacie, wcześniej, kiedy próbowałem zdobyć złotą monetę, kosztowało mnie to wiele wysiłku, nerwów i krwi. Dzisiaj jednak tak, mam nadzieję, nie będzie. I ktoś by pomyślał, że tam wziąłem Heavy'ego, bardzo prostą klasę do grania. Otóż... Jak widzicie, można też i nią troszkę wykosić. Dobra, czekam, aż nam tu drzwi otworzą. O, proszę, o to mi chodziło. O, nie, o to mi chodziło. Dobra, Kmendyk, jakby co, tutaj masz kanapkę. O, chyba ktoś inny ją wziął. No, dawać. Się tak próbują przedostać przez te drzwi. Weź, Demoman, otwórz te drzwi. No, nie otworzą. No, po prostu nie otworzą, ale widzę, że ktoś inny umarł. Więc... O, mamy Uberka. Szkoda, że ja akurat nie mam nic do robienia na Uberze. Chociaż może ten medyk ma akurat i dlatego mi tak asystuje. No, chodź tu, scoutcie. Chcę mu pomóc robić ewentualny kontrakt. I chyba dobrze mi idzie na razie. Tak więc jeżeli pomagam temu medykowi robić kontrakt, to cieszę się, że mogę pomóc swoim grubym cielskiem. Dobra, wiesz co, medyk, wycofujmy się stąd. Wycofujmy się stąd. Jakby co, masz kanapkę. No i czekamy. Powiem szczerze, że nie robię z tych dodatkowych obiektywów. Na razie dość sporo punktów udało mi się już zdobyć. Jak tu mnie skrytów nawala, ja ciebie. No dawaj, scoutcie. Co ty, snajper, wyprawiasz, nie? Ja myślałem, że nie gram przeciwko retardom, ale chyba się pomyliłem najwyraźniej. Momentalnie bym tam mógł wejść. No otwórz, na chwileczkę, cisnę na te drzwi. Cisnę. No, otworzysz czy nie? Nie, to nie. Pójdziemy sobie naokoło zaraz. Albo nie. Trzeba zająć się tym żołnierzem. A tylko spróbuj. Oj, zaraz umrę. No, dobra. Już drugi Uber na jednym życiu. Chodź, medyk, tutaj. Bo zaraz zginiemy. Zaraz nam przejmą punkt. Ja sobie powinienem przy tym punkcie stać, żeby zdobywać jeszcze więcej punktów. Trzymaj kanapkę i wycofujmy się. Wycofujmy się. Już zostaw mojego medyka w spokoju, ty też. Ludzie, ile ja już tych ludzi zabiłem na tym jednym życiu? Chodź, medyk. Chodź, tutaj weźmy sobie apteczkę. Super. Tak więc wycofujmy się na ostatni punkt, bo jak nam zaczną backdoorować, to nie będzie zbyt miło. Dlatego może przycupnijmy sobie tutaj, w razie czego do punktu też nie jest daleko. No i zobaczymy. Ile tych kilo mam? 22 kilo na jednym życiu. Ty, to jest fenomenalny początek. Szkoda, że nie mam kontraktu na Heavim. Bym już go pewnie skończył. Kontrakty na Snowplow niestety trwają bardzo długo i nie jestem pewien, jak długo mi zajmie zrobienie tego kontraktu. O, żeż ty, tam widzę, mają wakcinatora. Raczej czego, zaraz uruchomisz mi Uberka.
Możesz już to teraz zrobić, świetnie. Dostarczyka przywziął tą kanapkę. Czy jednak nie? Jak to snajper się na mnie gapi? Cofuję się stąd. Na razie czego kanapkę mam dla ciebie? Zawsze to dla mnie więcej punktów. Chodź tu. Serio? Ktoś mnie tam strzelił z łuku chyba. Uwaga. Jako nawet nieźle mi idzie ta gra heavy, mimo że nie jest to jakiś super pro heavy, nie? Albo może po prostu team przeciwny jest do bani, bo taka też opcja istnieje. Tak, to był 100% spy. Weź umrzyj. Może ja kiedyś umrę. Tak, pchaj się prosto na mnie. Miejmy nadzieję, że nie zajdziesz mnie teraz od pleców, bo jestem zajęty nawalaniem tego żołnierza i trafiałem go za pomocą krytycznych uderzeń. Wiesz co, potrzebuję tutaj apteczki, tylko amunicji. Oni serio nie potrafią podejść na ostatni punkt, a mnie na tym najbardziej w sumie powinno zależeć teraz. O, snajper. Ja na szczęście nie potrafi tak łatwo bani trafić. Wiesz co, wycofajmy się. No, próbuj, próbuj. Najpierw ten, potem heavy. Teraz następny heavy. Świetnie. Weź ty umieraj. Ej, no za dobrze mi idzie, za dobrze mi idzie. Ten przeciwny team jest zbyt słaby. Ups, ten pyro tutaj nie był w planach. Przepraszam, jeżeli słyszycie syrenę w tle, ale niestety nie mogłem tego przewidzieć, że akurat będą jechać ratować życie. 36 zabłysk na jednym życiu. Ludzie, czy jestem aż takim dobrym heavy? O, nawet medyk mnie chwali, that was awesome. I hate it's real. Lel. Dobra, teraz dla odmiany poczekamy na tym punkcie. Popatrzcie, ja już też jestem w połowie zrobienia tego kontraktu, tak więc w końcu będę miał dla was ciekawy materiał do pokazania, w którym nie lamię. Co prawda to jest tylko heavy, nie rocket jumpuję, nie skaczę do góry i nie zabijam ludzi w locie, ale wydaje mi się, że zabić tak dużo ludzi na jednym życiu to też jest niezły wyczyn. Weź mi, spadaj stąd. Czy tutaj właśnie ten pyro mnie będzie chciał zajść? A ten heavy, widzę, chyba nie wie, co go czeka. Mój medyk, widzę, właśnie nieźle. Ale tak coś czułem, że jakiś pyro tutaj chce zacząć go jarać. Dlatego wyskoczył mi przed celownik mój medyk. Jak dobrze pójdzie, dostanę 10 punktów już teraz za wygranie. Chyba, że przegramy. Weźcie, obrońcie ten punkt. Demo, dobrze, rzucaj tym. Dobrze. Ty, mamy to szansę wygrać. My by się przydało jeszcze 7 punktów, bo mógł bonus od razu zacząć robić. No dawajcie mi jakieś... Dawajcie mi jakieś punkty, no. Więcej punktów, proszę. Tu jest inżynierek. No cóż, zostało mi tylko 7 punktów i bonus możemy robić, więc mówię, że jest spoko. Jeszcze teraz jakbyśmy zaczęli atakować, więc już za sam atak na pewno zdobędę jeszcze dość sporo punktów. Więc na pewno zaraz, lada moment zaczniemy robić bonus. Więc jeżeli dobrze pójdzie, to materiał zamknie się, jeżeli teraz wygramy 2 razy i potem dobrze jeszcze raz obronimy. I to będzie po prostu finito. Ale heavy, żeby taki OP był. Dzięki, medyk. Szkoda, że nie mam żadnego taunta grupowego, żeby ci, nie wiem, piątkę przybić albo podziękować, no. Ten Lennon widzę jakiś... Ledon, przepraszam. Zrobił właśnie misję i myślałem, że to był mój medyk, ja się pomyliłem. I patrzcie, mam 2 medyków, super. No i takie statystyki to ja lubię. I na razie chyba nie będę zmieniał klasy, chociaż... Czemu mnie spychasz? Ja wiem, że jest coś takiego jak kolizja i można się tym bawić, ale nie, dzięki. Nie lubię, jak tak do mnie podchodzisz blisko i mnie popychasz. Jak na razie nieźle się zajmuję tym kontraktem. Już prawie go skończyłem. Ja bym sobie wyobrażał, żeby właśnie tak te moje misje wyglądały. Nie tak jak ten pierwszy materiał, chociaż takich też pewnie nie będzie brakowało. Ale taki właśnie, gdzie faktycznie coś skillowo potrafię pokazać. 43 zabójstwa na 2 życiach. Ludzie, to ja już nie pamiętam, kiedy ja miałem takie dobre statystyki heavy. Zresztą historia prawdę mi powie. Heavy. Chyba właśnie ustaliłem nowy rekord. Bo nie miałem tylu punktów jeszcze wcześniej. Więc chyba ustaliłem nowy rekord w ilości punktów. Ups, tam dość sporo rakiet we mnie walnęło. Nie, poczekamy, aż przejedzie sobie pociąg. Pyro, nie przechodź tędy. Uff, ale mu się erbło. Dobra, chodź medyk. Idziemy tędy. W razie czego tutaj ci kanapkę rzucam. I idziemy. No niestety przykro mi, inżynierku. O, co my tu mamy? No już się wami zajmuję. Proszę bardzo, jest tu ktoś jeszcze? Jest jeszcze jeden medyk, już załatwiony, dostałem asystę.
I w ten oto sposób możemy zająć się przejmowaniem tego oto punktów, ale niestety ja nie mogę na to pozwolić, żebyś tutaj się tak budował. Nie mogę. Przykro mi. Tylko brakuje mi coś z dwóch punktów, no, dawać. Okej, okay, w końcu mamy zrobiony podstawowy kontrakt. I teraz należałoby przejść w końcu do tutaj ostatniego punktu. Gdzieś tam jest działko, ale ten żołnierz jest, wydaje mi się, ważniejszy. A mnie tylko spróbuj cnąć. Medyk, chodź tutaj, kanapka. No tam kanapkę ci rzuciłem. O, świetnie. Już mi z tymi działkami, idź stąd. Idź. U inżynierów załatwić. Świetnie, skaucie, wykonaje swoje zadanko. Serio, za dobrze mi idzie tym Hemin, bo ja mam za dobrze. Albo mój team jest za dobry, albo tamten team się, albo jedno i drugie. No ale takie rundy też są mi potrzebne, kiedy faktycznie można coś normalnie zagrać. To jest zresztą publik, no to czego tu się spodziewać? Cały czas będą jakieś niezbalansowane teamy. O. Nie, wiesz co, medyk, pójdziemy tędy. Załatwimy to działko i będzie z głowy. Kolego, chodźmy tutaj. O, super. Akurat podniosłeś działko, jaki peszek. No. Dobra, jeden. Niech to tam nadal jest działko, chodź medyk. A, nie mi się waż ruszyć tego medyka. Co ty robisz, na pułapkę chcesz na mnie nastawić? Niech to tam jest inżynier, który piluje to działko ostro. Tylko niestety nie przemyślał, że ja mogę podejść z innej strony. Dlatego też załatwimy cię bez problemu, dispenser, i przejmiemy ten punkt, wygrywając rundę i dostając kolejne 10 punktów. No sorry, skaucie, że przerywałem ci robić tamta, ale ty mi spadaj. To jest troszkę niedorzeczne. Ja nie jestem jakiś super pro heavy. Wystarczy, że mam pogląd medyka i popatrzcie, jaką robię masakrę na tym teamie. Ja jeszcze nie wiem, co powiedzieć, jeszcze nie wiem, co mam komentować. Po prostu tak dobrze mi idzie, no. I to... Nie wiem, no ten team jeszcze, drugi jeszcze, nie mogę powiedzieć, że jest jakiś super słaby, bo jednak budują te działka, nie? Tak, wydaje mi się, że będę musiał działać troszkę z ukrycia. Eko, akurat tego, akurat mi go załatwili. Niestety, medyk, nie masz co mnie teraz leczyć, lecz innych. Chciałeś mnie dorwać? Przykro mi, dorwałem cię pierwszy. Czemu mnie leczysz, stary? Naprawdę, tam są ludzie bardziej potrzebujący ode mnie. No! No, już przejmują punkcik. Chociaż widzę, że moi ludzie tam z mojego teamu, w sensie, bo oni niekoniecznie są moi, sobie jakoś radzą. Ja nie potrafię trafić najprostszego skauta, który po prostu w sumie stoi w miejscu w miarę. Nawet nie jakoś rusza się zbyt mocno. Kolejny skaut? Nie, oni tych skautów mają. Dobrze, że nasi żołnierze ich nieźle się pozbywają. Ten heavy, tak blisko była ta bania. Może niech tutaj ktoś podejdzie. Najlepiej nie ten pociąg. Trzeba pamiętać, że ten pociąg może mi potem nadjechać za blisko. No, koniec Uberka. I dla mnie niestety misowany strzał. Ale za to medyk chwilkę postał w miejscu i już po nim. Dawaj, wychyl się troszkę bardziej. Jejku, ile ich tam jest, wiecie co? Ja się wycofuję. Jest ich tam zdecydowanie za dużo. Teraz tylko miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać coś. O, którędy podejdą? Tędy? Czy górą? Czy może jeszcze inną stroną? Niech to ten scout. Oberwał. Niech to jest po mnie. Po Spyro. Tada! Fajnie było, gdybym mógł team zmienić, bo tak to miał kolejne 10 punktów na koncie, a tak to przychodzi mi dalej zmierzać jeszcze z tym kontraktem. Dlatego nie lubię kontraktów na mapy, szczególnie na mapie Snowplow, gdzie żeby wygrać rundę trzeba naprawdę nieźle się postarać. I to nieważne, czy bronisz, czy atakujesz, to zajmuje mnóstwo czasu i po prostu, nie wiem, jaką klasę, jakbym się zapytać was teraz, jaką klasę mógłbym wziąć, żeby dobrze się tu bronić, to wydaje mi się, że inżynier może być faktycznie dobrym wyborem, ale czy to faktycznie dobrze się, dobrym wyborem się okaże, to się zaraz dowiemy. Okej, moje działko już tam kogoś zauważyło. Nie ma mowy, ja nie pozwolę. Teleport, dobudowa. O, już tutaj idą, już Uberek ciśnie. Nie ma mowy. Moja tarcza będzie bronić mojego działka, nawet jak będę nieżywy. No! Już miałem uderzyć. Wiesz co? Nie, ja idę do tego żołnierza. Nie spodziewałem się tutaj Pyro za to, ale on się gapi po prostu. Nie pozwolę wam tam wbić.
już, buduj się, niech to. Przejęli punkt, niedobrze. Czym jest direct hita? Czy tam są sami żołnierze? O, to ty mi załatwiłeś moje działko wcześniej. Wal się. Co ty robisz? Co ty próbujesz uczynić? Co to było? Wybaczcie mi, ktoś wyjaśni to. Naprawdę nie czaję. Inżynier próbował przejść przez naszą obronę ze sprzętem, którego healował jeszcze dodatkowo medyk. I takie... What? Okej, okay, postawię im na przejściu działko, może... No chodź. Dobra, niż tam moje sprzęty, mnie to nie obchodzi. Ja mam działkę tutaj, które mnie w miarę obroni. Miejmy nadzieję w miarę skutecznie właśnie. Tego się nie spodziewałeś, co? Szkoda tylko, że przeżyłeś. Dobra, tym pyro się nie będziemy zajmować. Gdzieś ten żołnierz się jara. Będę tak... O! Co tu się wyprawia? Próbuję tutaj jakoś w miarę aktywnie i agresywnie grać tym inżynierem. Dlatego stawiam działka byle gdzie. W sumie wam powiem, że stawianie tych działek teraz niewiele różni się... No otwórz. Otwórz! Nie no, będziesz stawiać działko. A tylko spróbuj. Zostawię cię tu z moim działkiem, co mnie tam... Będzie ci ono przeszkadzać tylko. Wiesz co, Heavy, postawię ci tu dispa, dlaczego nie? Z Wranglera mi je wziął, skubany, nie wiedziałem, że miał Wranglera. I teraz będziemy mieli problem, bo to działko teraz będzie osłabiać mój team, w którym się znajduję. Dlatego będę tylko czyhał, aż ten inżynier postanowi się wydostać. Skałcie, już mi z tego punktu. A tego żołnierza tutaj się kompletnie nie spodziewałem. Nie ma mowy, ja tak łatwo nie odpuszczę. Niech to snajper! Nie sądziłem, że tam jest snajper. Niech to, na Wranglera go nie wezmę. Chcesz to umieraj. Nie ma sprawy, pomogę. Tam jest jeszcze drugi. Niech to, przydałby mi się Rescue Ranger. Czemu tak wolno to działko naprawiam? Żeby na tego... Nie wiem. Już mi stąd skałcie. Niech to, wow, what the fuck is going on? Za dużo. Widzę, tak, idą na punkt. Zostało tylko 20%. Czy ja mogę team zmienić? Mogę team zmienić, wow. Czyli wykazałem się teraz... wykazałem się teraz pomysłowością. Jej, udało nam się wygrać. Mimo tej beznadziejnej obrony, udało mi się zyskać dodatkowe 10 punktów. Tak więc w sumie nie powinienem tak robić, ale dla mnie liczy się tylko i wyłącznie zrobienie kontraktu, tak więc wydaje mi się, że taki bardziej inteligentny spy w takiej sytuacji, kiedy widzi teleporta tutaj i inżyniera troszkę dalej, nie sapuje teleporta, ponieważ przez to daje znak inżynierowi, hello, jestem tutaj, zaraz będę cię próbował dobrbić, więc to jest kiepski wybór, jeżeli zdecydujecie się pierwej zasapować coś, co jest dalej od inżyniera, a potem podejść do niego. To nie jest do końca dobry wybór, bo po prostu inżynier będzie wiedział, że wy nadchodzicie. Już mi stąd. Niech to! Czemu ja podniosłem ten ciałko? Tak. Jak dobrze, że ten inżynier postanowił sobie pójść, bo naprawdę byłoby ze mną ciężko. Nie. Czemu ja cały czas trzymam kontrolę? Już mi stąd. Nie ma mowy. No i jakoś za pomocą tej tarczy udało mi się przetrzymać, tak więc... Właśnie, używanie tej tarczy jako po prostu, żeby działko ochronić przed otrzymywaniem zbyt dużej ilości damage'a, nie żeby właśnie strzelać kogoś za pomocą Wranglera, tylko tej tarczy, żeby się bronić, to też wydaje mi się, że jest ciekawa strategia. Właśnie ją też zastosowałem przed chwilą. Czy właśnie, szpieg mi pod nogami lata, popatrzcie, szpieg mi pod nogami lata, a ja go nie zauważyłem. Czy jest tutaj, on jest jeszcze, nie widzę go na szczęście moje i na jego, bo prawdopodobnie by umarł. Tego, zobaczmy, zostało nam aż 70% do obrony, a ja po prostu teraz... Teraz akurat wolę grać bardziej tak pasywnie i bronić się, bo w końcu jestem też w teamie broniących i nie chcę się wychylać, ponieważ chcę ten kontrakt skończyć i ta miejscówka, którą tutaj utrzymuję, jest według mnie bardzo dobra, jeżeli chodzi o obronę drugiego punktu. Naprawdę ciężko jest jej się przeciwstawić bez Ubera, tym bardziej jak inżynier jest w miarę ogarniający i jak patrzę... Przeciwnicy nie są w stanie za bardzo podejść. Czyżby zaraz mieli tu mi wypłoszyć? Tak, tak, próbują, ale ten żołnierz ich załatwił. Dwóch żołnierzy na buffie.
Okej. Widzicie, ile medyk potrafi zrobić, nie? Dwóch żołnierzy na buffie z minikrytami nie potrafiło zabić jednego żołnierza bez żadnych dodatków, ale z medykiem. Więc siła medyka. To jest naprawdę... Warto mieć medyka w teamie i my niestety nie mamy ani jednego, co jest niestety przykre, więc jeżeli tutaj polegnę chyba, to wydaje mi się, że wezmę właśnie tego medyka, ale tylko pod względem, tylko jeżeli polegnę, więc na razie nie będę chciał się do tego dopuścić. Tutaj widzę, masz kolego, wszystko rozbudowane, w ogóle zobaczę, odwiedzę mojego inżyniera, mojego znajomego inżyniera po fachu kolegę, w końcu widzę, że tutaj jego działko się ładnie trzyma, mój dispenser również. No cóż, ci przeciwnicy coś za bardzo nie chcą nas atakować. Tam 13 damage'a zadam przeciwnemu inżynierowi, jeżeli dobrze widziałem. I pooglądał sobie moją nową broń. Znaczy nową. Scramble Team? Nie. W życiu żadnego wymieszania teamów, bo nie chcę kolejne pół godziny robić 10 punktów dla kontraktu. Dajcie nam to wygrać i wtedy możecie sobie mieszać. Mnie wtedy nie będzie. Ja nie będę też jakoś pomagał mojemu teamowi. Czy tu jest nasz żołnierz? Tak, tu jest nasz żołnierz. Chyba wodnie przeszedł, albo to było jakiś dziwny bug, ponieważ... Alarm. Najważniejsze teraz, żeby żeby TP przeżyło. Najważniejsze TP. Bo nie jestem w stanie... No już miałem w niego strzelać! Dzięki, żołnierzu, przynajmniej uratowałeś mojego TP-a. Co prawda, miałem przejść na meda. Wiecie co, chyba przejdę na tego meda, bo widzę, że nieciekawie tam wygląda sytuacja. Co ja mam za medigan? Bardzo dobrze. Dlatego ruszajmy. Chodź, żołnierzu. Chodź. I pomogę ci przeżyć troszkę tych rocket jumpów, więc... Mnie tylko zależy na wygranej, to wszystko. Ja tylko chcę to wygrać i mieć z głowy ten kontrakt, dlatego będę grał czymkolwiek, co się do tego może przyczynić. Dlatego będę tutaj z tym heavy czekał, aż ludzie podejdą i będą, tak jak wcześniej ja wyrzynałem, będą dać się wyrzynać przez tego oto heavy'ego. Miejmy nadzieję, że on równie duży, że on równie duże spustoszenie pociśnie przeciwnemu teamowi. Albo przynajmniej częściowo tak duże, jak ja robiłem. Bo w sumie to, co ja robiłem, to było naprawdę masakra. Gdzieś tutaj śpiech się nie czai, na szczęście nie. O, heavy obrywa, nie mogę na to pozwolić. Heavy się jara, fuck! Uberka puścili, ja muszę się uleczyć. Wezmę tutaj apteczkę. No dawaj, Heavy, wyganiaj ich. Zaraz my też będziemy mieli Uberka. Czy to jest szpieg? Nie. Ale dispenser ma 1 HP, więc nieźle. Dobra. Dawaj. Serio? Nie masz nic? No dawajcie, próbujcie. Jak im tam wparował? Geniusz, po prostu geniusz. Chodź tutaj. Serio? Co za medyk? Nie wiem, ile hitów mu zadałem, ale... Dużo. Chodź tu, skaucie. Polecę cię troszkę. I ten oto sposób kończymy kolejny mój kontrakt. Nie jestem w stanie powiedzieć, który. Zaraz zresztą wam powiem. To jest mój... 25. Tak więc 25 kontrakt już mamy za sobą. I zakończymy oczywiście standardowo sprawdzeniem, czym tak naprawdę Miss Pauline postanowiła nas wynagrodzić za wykonanie tejże misji. I będzie to... Wiedziałem. Będzie to skrzyneczka. Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w następnych materiałach, gdzie będziemy robić TF-owskie misje. A póki co, trzymajcie się i cześć!